Dawno. Bardzo dawno temu. Dziki zachód. I ona sama. Wśród kowbojów, band, walniętych szeryfów. Barbara. To był inny świat. Inne czasy. I walka każdego dnia. To ona. Mieszka. Żyje. Samotnie. Z jednym kumplem, który jej pomaga. W interesach. Musi radzić sobie sama. Polować, łowić ryby. Strzelać do bydlaków. Bronić się przed pumą. Wilkami. Ma też kumpla jednego. To największy jej przyjaciel. Jej koń. Suzy. Jest daleko od domu. Czas wrócić. Do siebie. Mieszka teraz na pustyni. W Nowym Meksyku. Droga jest daleka. I niebezpieczna. To Suzy. Na dobre i na złe. Zawsze razem. Wędrują przez dziki zachód. Tam gdzie ona. Tam i on. Jej koń. Walczą. Za dnia. Walczą i w nocy. Jest twardzielką. Zna te tereny jak własną kieszeń. Okolice Valentine. Tuż przed zachodem słońca. Musi przejechać kilka stanów. I dotrzeć na pustyni. W nocy to cholernie niebezpieczne. Za każdym kamieniem może być jakiś bydlak, który będzie chciał dorwać. Dorwać ją. Jakby co? Kulka w łeb. Brała nauki u Clinta. Clinta Eastwooda. Uczyła się jak przetrwać. Oglądała dobry, zły i brzydki. Wie co i jak. Ale i tak cholernie musi uważać. Odcinek Droga do domu. Nocna Droga do domu. Barbara, Suzy. Dziki zachód. Dawno. Dawno temu. That horse looks like a fine traveling companion. Almost there. Jest prawie ciemno, ale jest rzeczka. Nie mamy zbytnio dużo jedzenia.
Barbara spróbuje. Ale nie wygląda to zbyt obiecująco. Mamy wędkę. Coś może wejść. Raczej. Chyba się nie uda. W oddali widać! Strzelające, wybuchające, zimne ognie. Jest impreza. Takie imprezy trzeba uważać. Cholera wie, co tam robi. Co piją? Ilu ich jest? Lepiej brać noki za pas. Nie ryzykować. Latarka pomaga. Ale i nas z oddali widzę. Sama. Musi cholernie uważać. Ma kilka broni. Ma łuk. Ma kamienie w kieszeni. Jakby co? Pierdolnie od razu w czoło. Na razie. Jest okej. Rejon Valentine. Jest dość niebezpieczny. Często gęsto piją. Rozrabiają. Napadają. Szeryf ma od cholery roboty. Tu trzeba uważać. Trzeba pilnować własnych pleców. Inaczej dostajesz kulkę. Przeprawa przez rzekę. Trzeba dobrze patrzeć, żeby nie było za głęboko. Jeszcze całkiem ciemno nie jest. To daje lekki spokój. Jest sporo zwierzyny. Ale dzisiaj polować Barbara nie będzie. Oprócz czegoś, co będzie później. Dzisiaj nasza bohaterka chce dotrzeć do domu. Cało i zdrowo. Las jest piękny, ale las jest niebezpieczny. On żyje. Można raptem spotkać w atakę wilku. Głodną w atakę wilku. Czasem bywa i tak. Plecy płoną! Koń! Dupę ma spaloną. Barbara krzyknęła. Był lekki pożar. Ale nic jej nie jest. Koń lekko wystraszony. Barbara lekko zszokowana. Sukienka, którą kupiła na targu. Lekko przysmalona. Ale tak bywa czasem. Wstajesz, otrzepujesz się, siadasz na koniu i jedziesz dalej.
Niedaleko jest stacja kolejowa. Czasem przejedzie pociąg. Ale niedaleko też jest rejon Wilka. To dobry drapieżnik. Mocny. Trzeba uważać. Mijasz kogoś. Spójrz mu w oczy. Zobacz, czy się boi. Czy ma agresję. Musisz być dobrym obserwatorem. Czujny. Albo nie dożyjesz poranka. Do domu. Jeszcze szmat wody. Jest kot. To puma. Spadła z konia. Ale pumę rozwaliła. To silny kot. Jak skoczy na plery. Ściągnij kurtkę. Czasem nawet spodnie. Ale dziś ściągnął własną skórę. Trafił na nią. Na Barbarę. To jego błąd. Jest coraz ciemniej. Noc jest piękna, ładna pogoda, ale jest coraz zimniej. Trzeba znaleźć jakiś mały obóz, napić się kawy. Chwilę ogrzać. Syry. Dalej. Droga jest pusta. Nikt nie jedzie. I dobrze, i niedobrze. Jest sama w lesie. Zawsze jednak zobaczyć kogoś, oczywiście kogoś przyjemnego, byłoby okej. Obóz. Ognisko się pali. Czy jest ktoś w pobliżu? Chyba nie. Ogień daje bezpieczeństwo. Jest ciepło. Drapieżnik nie podejdzie. Można pierdolnąć konkretną kawę. Zjeść kawał mięsa. Takie życie.
trzeba jakoś dawać sobie radę. Tu nie ma hotelu. Są. Niewielkie, ale w miejscowościach. Tu w dziczy. W lesie. Tylko namiot. I on. Jej koń. Suzy. Ponad połowa drogi. Za nami. Ale to jeszcze daleko, a jest całkiem ciemno. Czasem w lesie słychać jakieś odgłosy. Dzika zwierzyna. Może zombie. Jakieś wampiry. Lepiej jechać szybciej. Tak, aby nic mnie nie dopadło. Mała chatka. Czasem można natrafić. Gdzieś ktoś mieszka w lesie. W nocy zamknięty jest na cztery spusty. Nie ryzykuję. To niebezpieczne wyjść w nocy w tym miejscu do lasu. Możesz nie wrócić. Chyba wilki. Gaz do dechy! Lepiej nie narobić sobie. Giwerę bierze na wszelki wypadek. Są wilki. Gnaj, Suzy. Trzeba spierniczać. Chyba odpuściły. Było ich kilku. Nie wiem dokładnie ile. Wydawało mi się, że słyszę 3-4 wilki. Ale Barbara... jest cwana. Mądra, inteligentna. Radzi sobie. Czas ruszać dalej w drogę. Gdzieś słychać było pociąg. W pociągu niby bezpieczny. Jest konduktor. Fakt, czasem najebany. Ale jest. Naleje szklankę whisky. Sprawdzi bilet. Jakby co. Coś zaśpiewa. Powoli. Docieramy do celu. Ta jeszcze nie pustyni. Ale blisko. Noc chłodna. I chyba dlatego nikt nie jedzie. Boją się, że im dupy przemarzną. A ona? A co ją dupa? To twarda babka.
widoczność. Coraz gorsza. Trochę piasku w powietrzu. Gdzieś lekko zawiało i piasek w powietrzu. Gorzej widać i wchodzi w oczy. I w pępek. Ale nic to. Ona jedzie dalej. Pacjent był spokojny. Nawet nie dygnął, jak Barbara przejeżdżała koło niego. W tym rejonie jest znana. Niejednego położyła na glebę. To już pustynia. To idą. Tu czuje się jak ryba w akwarium. Powoli. Widać obóz. Dotarła bezpiecznie. A droga była cholernie niebezpieczna. Tak się wydawało. Ale jadąc, rozglądała się na prawo i lewo. Na ziemię, czy jakiś wąż się nie pojawi. Wąż łatwo konia wystraszy. Spadasz na glebę. Wąż skacze ci jeb. Na przykład w nosa. Jadę. Tutaj to śmiertelne. Dotarła do chaty. Cała i zdrowa. Well, don't mind me. Supplies are running down fast. To jej miejsce, jej życie, jej obóz, jej stół, jej krzesło. Tak żyje. Walczy, poluje. Każdy dzień jest darem. To prawdziwa bohaterka. Barbara. Na dzikim zachodzie.